Realizujemy kolejne etapy wprowadzania samochodów niskoemisyjnych, zeroemisyjnych, zarówno autobusów komunikacji miejskiej, jak i samochodów indywidualnych, które będą służyć pracownikom Urzędu Miasta Krakowa, jednostek miejskich, spółek komunalnych w realizacji zadań, które wykonują na rzecz mieszkańców. Po walce z niską emisją, gdy idzie o paleniska, teraz przechodzi czas, aczkolwiek to już od dłuższego czasu realizujemy, bo chciałem przypomnieć, że mamy 30 autobusów elektrycznych, które jeżdżą po Krakowie. Teraz czas na samochody, które będą służyły wszystkim jednostkom miejskim i po kolei będziemy to je kupować. W tym roku 47, 17 pierwsze właśnie oddajemy. Jest prawie 40 stacji ładowania w tej chwili i jest w dalszym ciągu rozbudowywana sieć. Tutaj uruchomiliśmy też pierwszą stację, która jest stacją ładowaną z fotowoltaicznych paneli. Także to już będzie absolutne zeroemisyjne. Koszt jednego samochodu to jest 83 tysiące przez 3 lata, ale w tym jest koszt licencji, to jest koszt ubezpieczenia, to jest koszt serwisowania, bo my to mamy zabezpieczone w umowie w całości. My mamy tylko dbać o odpowiednią eksploatację tych samochodów. Przez te 3 lata założone jest, że wykonają co najmniej 60 tysięcy kilometrów. Oszczędność na wolumenie 47 samochodów, które zakupiliśmy w ramach grupy zakupowej, jest 2 miliony 350 tysięcy, a niezależnie od tego przeliczyliśmy, jaka jest oszczędność na zużyciu paliwa czy kosztach paliwa w stosunku do samochodu spalinowego, to jest kolejne 800 tysięcy. W związku z tym ten efekt finansowy jest znaczący, a równocześnie liczyliśmy efekt ekologiczny, kiedy zastępujemy samochody elektryczne, zastępujemy samochodami spalinowymi. I ten efekt wyliczyliśmy na 525 tysięcy kilogramów ograniczenia emisji CO2 do powietrza.